przerwać serię 4 porażek. Taki cel przyświecał zarówno piłkarzom Energii Kozienice, jak i ich rywalom, stołecznemu Ursusowi. W sobotę na stadionie Przysportowej w meczu 7 kolejki 3 ligi zmierzyły się 18 i 14 zespół tabeli. Gospodarze 4 ostatnie mecze przegrali różnicą jednej bramki, za każdym razem tracąc ją w ostatnich minutach gry. Ursus był w niewiele lepszej sytuacji. Traktorki po 2 zwycięstwach na początku sezonu przegrały 4 ostatnie pojedynki. Trener Energii Paweł Potent cały czas szuka optymalnego zestawienia wyjściowej jedenastki. Spotkanie z Ursusem rozpoczęli Emil Piaseczny, Łukasz Szary, Patryk Walasek, Bartłomiej Janiszewski, Wojciech Serodziński, Eugeniusz Kołodziejczyk, Bartłomiej Michalski, Wiktor Putin, Bartosz Zawadzki, Damian Stanisławski i Kacper Nowocień. Zatem bez nominalnego napastnika. Od pierwszego gwizdka sędziego Łukasza Gudyna w grze obu zespołów widać było respekt dla przeciwnika. Przede wszystkim nie stracić bramki. Na tym głównie skupiali się piłkarze z Kozienic oraz Warszawy. Stąd sytuacji zakończonych strzałem było jak na lekarstwo. Pierwsi bramce rywali zagrozili gospodarze, bo dośrodkowaniu Serodzińskiego niecelnie główkował Putin. Kolejne sytuacje to głównie stałe fragmenty gry. Bardzo dobre piłki z rzutów rożnych i wolnych posyłał w naszym zespole Bartosz Zawadzki. Grzechem by było tego nie wykorzystać. Oto 21 minuta. Dośrodkowanie z narożnika boiska i świetne zachowanie Bartłomieja Janiszewskiego przed polem bramkowym. Stoper Energii dobrze nabiegł na piłkę i skierował ją do siatki. Po 2 spotkaniach bez strzelonego gola Kozieniczanie nareszcie się odblokowali. Ursus próbował odpowiedzieć w ten sam sposób. Jednak uderzenie głową Arkadiusza Ciacha nie sprawiło Piasecznemu większych problemów. Kilka minut przed przerwą gospodarze mogli pokusić się o kolejne trafienie. Zawadzki, tym razem z rzutu wolnego, dostarczył futbolówkę w pole karne. Po główce Putina bramkarza Ursusa uratował słupek. Do szatni piłkarze Energii schodzili z podniesionymi głowami. Choć spotkanie do porywających nie należało, liczył się korzystny wynik. Trzeba było zrobić wszystko, by to samo móc powiedzieć po ostatnim gwizdku sędziego. Trudno jednak wytłumaczyć metamorfozę, która w przerwie zaszła w obu zespołach. Druga połowa toczyła się pod dyktando gości. Zespół Ariela Jakubowskiego dominował wzdłuż i wszerz boiska. Kozieńczanie chwilami nie byli w stanie wymienić kilku dokładnych podań w środku boiska, nie wspominając już o stwarzaniu sytuacji bramkowych. Gdyby nie stałe fragmenty gry, nie zagroziliby ani razu stołecznej bramce. Traktorki jedną z pierwszych okazji do wyrównania miały w 55 minucie. Sędzia Gudyn nie podyktował rzutu karnego po faulu Serodzińskiego na Patryku Kamińskim. Uderzenie z dystansu Piotra Ćwika sprawiło spore problemy Piasecznemu, którego po chwili faulował Ciach. Na tym wyczerpał się jednak limit szczęścia gospodarzy. Po godzinie gry było już 1-1, a do siatki trafił Wojciech Serodziński. Obrońca Energii interweniował tak niefortunnie, że zamiast wybić piłkę, skierował ją do własnej bramki. To jeszcze bardziej podłamało gospodarzy, a gościom dodało skrzydeł. Ursus grał konsekwentnie, aż dopił swego. W 70 minucie z najbliższej odległości na listę strzelców pisał się Arkadiusz Ciach. Gospodarze sugerowali, że zawodnik Ursusa był na pozycji spalonej. Tak faktycznie było, ale sędzia uznał, że piłka odbita od Janiszewskiego była nieumyślnym zagraniem obrońcy. Ostatnie kilkadziesiąt minut spotkania z pewnością nie mogło się podobać i tak nielicznej publiczności. Kozieniczanie nie mieli żadnego pomysłu, jak sforsować obronę rywali. Drugie 45 minut w ich wykonaniu to jak na razie zdecydowanie najsłabsza połowa w tym sezonie. O ile przyczyn poprzednich porażek można było upatrywać w błędach arbitrów, czy też mówić o pechu lub fatum, tym razem Energia przegrała, bo była słabszym zespołem.